Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 29. niedziela zwykła, 22 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, wobec wzrastającej popularności Pana Jezusa i Jego wzrastającym autorytecie, faryzeusze i uczeni w Piśmie czuli się zagrożeni. Dlatego też postanowili, że zestawią na Niego pułapkę. Wysłali do Niego delegację. W składzie delegacji, która przybyła do Pana Jezusa, byli zwolennicy Heroda i uczniowie faryzeuszów, a więc ludzie, którzy byli przeciwni Panu Jezusowi od strony władzy państwowej i od strony władzy duchowej. Kiedy przybyli do Pana Jezusa, to zadali Mu pytanie, ale najpierw jeszcze posłużyli się pewnym pochlebstwem. Zaczęli najpierw mówić, że Panie, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam, czy mamy płacić podatek Cezarowi, czy też nie. I właściwie każda odpowiedź Pana Jezusa byłaby skazana na to, że byłaby takim zarzutem wobec Niego. Gdyby powiedział, tak, macie płacić Cezarowi, wówczas naraziłby się ludziom, to znaczy powiedziałby, skompromitowałby się jako ten, który jest współpracownikiem okupantów, Rzymian. Gdyby powiedział natomiast, nie, macie nie płacić Cezarowi, to wówczas naraziłby się władzy tej ziemskiej. A więc każda odpowiedź była dla Pana Jezusa niekorzystna. Natomiast Pan Jezus w sposób bardzo inteligentny odpowiedział, poprosił o monetę i spytał ludzi, czyj wizerunek widzicie tutaj na tej monecie? Odpowiedzieli Cezara. Więc oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Co należy do Pana Boga? Do Pana Boga należy człowiek. Człowiek jest taką złotą monetą, którą Pan Bóg wycisnął. Na nas, w nas jest Jego podobieństwo, a więc powinniśmy oddać Panu Bogu człowieka. Człowieka razem z Jego wszystkimi darami, które otrzymał od Pana Boga za darmo. Pan Jezus przekazał nam takie pouczenie, że władzy państwowej należy się lojalność, choć nie oznacza to nakazu bezkrytycznego posłuszeństwa. Musimy pamiętać, że nad wszystkim, nad każdym politykiem, nad każdym systemem zawsze jest Pan Bóg. I ta władza najwyższa, władza zwierzchnia jest najważniejsza. Jeżeli w konflikcie jest władza ziemska i władza ta niebieska, to zawsze ta władza niebieska, zawsze Pan Bóg powinien być brany pod uwagę jako ten, który jest pierwszy. Pierwsi chrześcijanie są takim zawstydzeniem dla nas i takim świadectwem, że zawsze ponad wszystkim stoi Pan Bóg. Jeżeli mielibyśmy nawet odcierpieć swoje, być prześladowani za wiarę, dlatego że Pana Boga stawiamy w centrum, ponad władzą ziemską, to warto. Oni przypieczętowali często swoją śmiercią. Zwróćmy uwagę, kochani, jeszcze na takie narzędzie, którym posłużyli się zwolennicy Heroda i uczniowie faryzeuszów. Otóż posłużyli się pochlebstwem, czyli podlizywaniem się komuś. Kardynał Sapieha w swoim otoczeniu nie znosił osób, które były pochlebcami, którzy go chwalili, podlizywali się. Uważał, że lepsza jest jaka gorzka prawda niż takie słodkie kłamstwo. Dlatego, że w momencie, kiedy ktoś podlizuje się komuś, pochlebstwem stara się wejść w jego świat, to chce przejąć kontrolę nad nim. Tak naprawdę nie prowadzi to do żadnego takiego prawdziwego spojrzenia na sprawę, tylko do jakiejś manipulacji. Myślę, kochani, że ci, którzy rządzą w Kościele, muszą znać prawdę, nawet jeśli ta prawda byłaby bardzo gorzka. Inaczej będą jak generałowie, którzy na mapie przemieszczają oddziały wojsk w rzeczywistości dawno już nieistniejących. Nie zdawaliby sobie sprawy z tego, że nie mają już żadnej władzy, że nie mają już ludzi, którzy byliby wierni na przykład Panu Bogu. I to wszystko wygląda pięknie w różnych statystykach, w różnych tabelkach, w różnych słupkach i tak dalej. To jest tak, jak w dawnych czasach malowano trawę na zielono przysłowiowo, żeby to wszystko jakoś pięknie, ładnie wyglądało. Pamiętaj o tym, droga siostro i drogi bracie, że jesteś taką złotą monetą Pana Boga, że On odcisnął swój wizerunek w Tobie. Postaraj się oddać Mu to, co do Niego należy, czyli oddać Mu siebie, swoje życie. Ale postaraj się być również lojalny wobec innych ludzi, wobec państwa. To jest tak, jak chrześcijanie pierwsi, oni byli bardzo dobrymi obywatelami, bardzo lojalnymi. Oni płacili podatki,
Oni byli osobami, na których można było polegać, dlatego że zawsze byli uczciwi, nigdy nie kradli i starali się mówić prawdę, chociaż ta prawda nie zawsze była im wygodna. Myślę, kochani, że w tych czasach, kiedy polityka jest właściwie na ustach nas wszystkich, kiedy wymieniamy swoje różne opinie, to myślę, że musimy pamiętać przede wszystkim, że punktem odniesienia nie jest żaden polityk, żadna partia polityczna, tylko punktem odniesienia jest Pan Bóg. I Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii chciał nam z całym naciskiem o tym powiedzieć. Na zakończenie przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.